dniu dzisiejszym na skrzyżowaniu ulic Sikorskiego Świętezianki doszło do zderzenia dwóch pojazdów Fiata i Mitsubishi. Po przyjeździe na miejsce, przeprowadzeniu rozmów ze świadkiem wypadku, jak również uczestnikami tego wypadku, ustaliliśmy, że kierująca samochodem Fiat jechała ulicą Sikorskiego od ulicy Bema w kierunku ulicy Zgierskiej. Na skrzyżowaniu z ulicą Świtezianki nie zastosowała się do dyspozycji sygnalizatora S1. Wjechała na skrzyżowanie przy nadawanym sygnale czerwonym dla swojego kierunku ruchu i spowodowała zderzenie z kierującym samochodem Mitsubishi, który jechał ulicą Świtezianki z wykonaniem manewru skrętu w lewo w ulicę Sikorskiego w kierunku ulicy Bema. W wyniku tego zdarzenia kierująca samochodem Fiat nie odniosła obrażeń, natomiast obrażenia odniosła jej pasażerka. Kierujący samochodem Mitsubishi również odniósł obrażenia.